Dzień dobry, dzień dobry. Nagrywamy dziś test podkładu Sephory. Sephora. Glow Perfection Foundation. O, a właśnie zauważyłam, nie zwróciłam na to uwagi, słuchajcie, że to jest tylko 20 ml. Ja wiem, że jakby nigdzie w prawie nie jest zapisane, że we wszystkich musi być 30, ale no wiecie, chyba się ze mną zgodzicie, że 30 ml to i tak nie jest dużo, więc to tak mogłoby tak być. Dobra, czekajcie, odpowiednie strony Sephorki. Zobaczymy, wiele to kosztuje i w ogóle co tam na ten temat piszą marki. Sephora Collection. W ogóle dzisiaj, jak to nagrywam, a to nie jest w jakimś zabójczym odstępie od tego, kiedy wy to widzicie, ma do mnie przyjść nowa paczka z Sephora, między innymi z nowymi paletkami Huda. I powiem wam, no taka jestem jakaś podekscytowana. Dawno nie kupowałam sobie żadnych nowych kosmetyków. Staram się tak na razie, wiecie, ograć wszystko, co mam. Tu jest w ogóle taka ilość palet i wszystkiego i one jakoś tak czekają i... Dobra, podkład. Nazywa się... Nie, to nie ten korygujący. Czekajcie, to nie ten. O, ten, dobra. Ja, też korygujący. Jak słyszycie te cudowne dźwięki za oknem, słuchajcie, to ja nie mam wpływu na nie. Albo ja nie będę nagrywać, albo będziemy słyszeć co jakiś czas jakiś młoteczek. Dobra, o, ona tylko 2,9 gwiazdki na 5. Podkład... Ja wam przeczytam ten opis. Ten podkład jednoczy, nadaje blasku cerze i wygładza strukturę skóry. Jednoczy, zjednoczmy się. Kupcie sobie po buteleczce. Dla jakiego rodzaju makijażu? Dla świeżej i jasnej cery. Taki jest opis. Lekka konsystencja natychmiast łączy się ze skórą, delikatnie nawilża, nie obciąża, delikatny puder rozmazuje niedoskonałości w celu uzyskania jednolitej cery. Skąd oni biorą te opisy? Jego plusy to nawodnienie 10 godzin, długotrwałe 10 godzin, zawiera ekstrakt z róży i kwas hialuronowy. Ja wam podeślę ten opis, to jest, no naprawdę tak jest. Jak ja mówię, ogólnie on kosztuje 62 zł, w tej chwili jak robię ten film, to kosztuje 56 zł. Nie wiem, czy już go wyprzedają, czy co jest. Kolor mam 20 light. 12 light. Ecri. Aha, czyli to jest ecri neutralny, a light to jest jakby, wiecie, część gamy kolorystycznej, czyli dla jasnej cery. I co jest ciekawe, że przed tym jest tylko jeden jaśniejszy. Powiem wam, że jak 56 zł czy 62 ja go na bank kupiłam z jakąś zniżką za 20 ml, no to jest dość drogawo, bo jakby było 30, to by kosztował ile? 80, tak? Ponad złotych. Dobrze. Przejdźmy do aplikacji pół twarzy. Na pół twarzy nałożę pędzlem, na pół gąbką. Gąbkę mam już zbliżoną, to jest Glambox. Glam Sponge. Skośny. Powiem wam, że przyjemne bardzo pakowanie, bardzo klasyczne, szklane z pompką. Lubię takie opakowania bez zbędnych udziwnień. Nie pachnie kompletnie, czuję tylko... Taki jasny. To dla odmiany, bo wczoraj byłam mulatką w teście podkładu. No dobra, to już co pierwsze mogę powiedzieć, to to, że łatwo się rozprowadza. Jest bardzo jasny. I faktycznie raczej będzie to podkład, który jest lekki w wykończeniu, w konsystencji, we wszystkim. Dlatego, że on, jak go za dużo klepie, to jakby nie tyle, że się odrywa, co wiecie, przemieszcza się. Nie czuć tu jakiejś takiej mocy, wiecie, pigmentu czy czego, żeby on miał tak na amen zostać. Kolor jest bardzo jasny, także spójrzcie na nie. Jeżeli jest jeszcze jaśniejsza kość słoniowa, to może być... Ale w ogóle jest dużo takich jasnych, żółtych, jak patrzę teraz. Nawet jest potem kremowy numer 20 i też się wydaje być jasny i żółty. Także cóż, rozprowadzanie bardzo łatwe, lekki faktycznie. To nie jest formuła, którą będzie oksydować, zaraz zobaczymy. Także na drugą stronę przeniesiemy się z pędzlem. Pędzel, pędzel. Nakładać będę pędzlem z setu czarnego, klasycznym takim syntetycznym, owalnym. Kryje całkiem porządnie. Jeżeli, słuchajcie, to się utrzyma, no widzicie, i z automatu przyklepuje. O, uciekam się z kadru. Nic nie mówicie, że uciekam z kadru. W ogóle nie jest za jasno. Nie jest za jasno. O, tak lepiej.
Wydajniejszy jest na pewno przy aplikacji pędzlem, bo na tą część nakładałam gąbką i miałam więcej na tej gąbce. Nie widzę różnicy w łatwości aplikacji, nie widzę różnicy w kryciu, jedynie właśnie no, że gąbka siłą rzeczy tutaj sobie trochę zjadła tego podkładu. No spoko. Rozświetlający, wykończenie delikatne. Nie jest, wiecie, ani ta moja cera jakaś idealna, a co tu się dzieje? Nie jest ani idealna, ani wiecie, może żeby on był jakiś nadmiernie lekki czy coś. No tak jest spoko. Myślę, że jakbym go dobrze utrwaliła, przypudrowała, to też może być ok. Na nosie może tak sobie, no nie wiem, tak na razie właściwie wiecie co, nie jestem ani na tak bardzo, ani na nie. Godzina jest 10, jest dzisiaj upał, bo już są 32 stopnie, także on będzie miał na pewno szansę się wykazać. Mówię jeszcze raz, na razie nie jestem ani na tak, ani na nie, zobaczymy jak to z nim będzie, bo no jakieś tam moje pierwsze wrażenia są takie mieszane trochę. Nie chcę dużo mówić na nie, nie chcę go skreślać, nie chcę go też chwalić, także poczekajmy, może ja wykończę makijaż, zobaczymy, czy to pozjeżdża, czy nie pozjeżdża, czy będzie się dobrze trzymać i wrócimy do tematu i oceny. Okej? No dobrze. Zrobiłam makijaż i tak jak mówiłam, jest dzisiaj gorąco i fakt, że ktoś może powiedzieć, że jak jest tak gorąco, to żaden makijaż się dobrze nie utrzyma. Natomiast ten, pomijając to, że jest ciepło, to jest po prostu nieświeży. Tak jest, takie mi się słowo nasuwa. On jeszcze teraz nie wygląda tragicznie, ale ja mam go godzinę dopiero na twarzy. Tu już bardzo lekko wszedł zmarszczki, widzicie? Nawet nie tak lekko. Tu miałam takiego mikro pryszczyka, który z tym podkładem wygląda na gigantycznego pryszczyka. Złapał się suchych miejsc. Tu wszędzie w tym obszarze, takim wiecie, gdzie buzia się rusza i tak dalej, wygląda po prostu nieświeżo już. No nie jestem zachwycona. Nie jestem zachwycona po prostu. Na razie jestem na nie. Być może jakbym go jakoś bardzo, bardzo mocno, wiecie, utrwaliła jakimiś, jak to powiedzieć, mocnymi pudrami utrwalającymi, kryjącymi jeszcze, żeby to krycie podbić, to może by było lepiej, ale to jest test podkładu, a nie test moich umiejętności dodawania podkładowi wigoru. Także no nie, no na razie nie za bardzo. Nie za bardzo. Ale zobaczymy. Dobry wieczór, o 22, czyli 12 godzin od nałożenia podkładu. I powiem Wam, że no nie lubię do końca takich recenzji, bo ona będzie taka, wiecie, tu mi kabelek przeszkadza i Was nie widzę. A właśnie, bo mi mikrofon chyba już działa. O, mam nadzieję, że teraz nastał lepszy dźwięk. Słuchajcie, no dziwny jest to podkład, dajcie mi się wygadać, znowu się trzęsie ten głupi statw, ja obiecuję, ja go jakoś przymocuję. Dajcie mi się wygadać i po prostu wyciągnijcie wnioski dla siebie, jakie chcecie, a ja mam opinię, która lekko się w którąś tam stronę skłania. Więc tak, plusem jest kolor, który jest dość jasny, plusem jest rozprowadzanie, które jest całkiem proste, plusem jest to, że on jest lekki i plusem jest to, że nie ciemnieje, nie pachnie w ogóle. Także to są na pewno jego plusy. Z minusów jest dość drogi, bo to jest tylko 20 ml, czyli to jest aż 1/3 opakowania, mniej niż w standardowych podkładach. I jest dość drogi, bo pomijając aktualną promocję, to są 62 zł. Jeszcze raz mówię, jakbyśmy mieli pełne opakowanie, czyli 30 ml, to kosztowałby aż ile? 80? 90 zł? Tak, coś takiego. Tak, 90 zł, bardzo drogo, ponad nawet. 93? Dobrze liczę? Pewnie nie, ale może tak. Więc jest bardzo drogi. Na razie mówię o moich odczuciach, a potem się odniesiemy do tego, o czym mówił producent. Więc to jest jego pierwszy minus. Drugi minus, że jak ja go nałożyłam, to na początku wyglądał ok, a po chwili zaczął się robić, krótko mówiąc, trochę nieestetyczny. Był dość widoczny na twarzy, przez widoczny ja tutaj rozumiem, że podkreślał strukturę twarzy, strukturę skóry, czyli jakoś uwidoczniał jej niedoskonałości. Tutaj mi w takim, na takim malutkim pryszczyku, raczej na suchej skórce po nią już teraz zdrapałam, osiadł. No tak wyglądał tak sobie. No nie pokładałam nadziei w tym, że on będzie wyglądał dobrze. Dzisiaj znów było około 33 stopni, więc było bardzo ciepło. Fakt, że ja dzisiaj większość dnia spędziłam w domu, no ale wiecie, sprzątałam, ruszałam się, wychodziłam przed dom i tak dalej, więc jakby no... znowu, wiecie, jest gorąco, pociłam się i tak dalej, więc on sobie na tej buzi jakoś tam pracował.
Nie utrwaliłam go też specjalnie jakimś mocnym pudrem. I w ciągu dnia spojrzałam sobie w łazience w lustro i byłam, otwieram sobie tutaj stronę Sephory, jakby coś. Byłam po prostu pewna, że zobaczę jeden wielki dramat. Jakie było moje zdziwienie, kiedy ja spojrzałam w to lustro i słuchajcie, on wyglądał całkiem dobrze. Naprawdę byłam zaskoczona, byłam pewna, że zobaczę jakieś plamy, prześwity, że on w ogóle, wiecie, się zważy, bo taką ma jakby dziwną, dziwne to wykończenie, niekoniecznie na plus. I nie dość, że on wtedy nie zjechał, to teraz jak widzicie, owszem, on się świeci, ale umówmy się, że po 12 godzinach i w tej temperaturze to już naprawdę ma prawo się świecić. Nie wygląda najgorzej. Znowu star mi się tutaj w okolicach brody i przy nosie, ustach. To jest moja standardowa część, którą ja zawsze ścieram. Ale jakoś niespecjalnie się tu się star w okolicach brody. Na czole to świecenie jest też raczej do odciśnięcia. Kontur, no może i był trochę intensywniejszy wcześniej, ale też nie ma jakiegoś specjalnego dramatu. Także na tle wszystkich podkładów, które używałam, nie jest najgorszy, ale jest bardzo drogi. Jeszcze raz mówię, 62 zł za 20 ml, czyli za 10 ml 31, dobrze mówię, czyli 30 ml kosztowałoby aż 93 zł. Za dużo. Bo jakby takiej jakości, takiej lekkości, takiej trwałości i tak dalej znajdziecie sporo podkładów w drogeriach. Mam tutaj na myśli Revlony, mam tutaj na myśli podkłady Rimmel, podkłady Maybelline, podkłady L'Oreala, podkłady chociażby Bourjois. Albo i będą lepsze. Natomiast, co pisze producent jeszcze raz tutaj w opisie? Dla świeżej i jasnej cery, nie wiem co znaczy jasnej. Świeżej, no nie właśnie, nie bardzo on wygląda świeżo. Lekka konsystencja natychmiast łączy się ze skórą, delikatnie nawilża, nie obciąża. Jest lekki, ale nie powiedziałabym raczej, że nawilża. Nie mam odczucia, że miała nawilżone, raczej usmarowana, jakbym czymś była. Łączy się ze skórą, nie łączy się ze skórą. Siedzi na niej taką lekką, niezastygającą warstwą. Delikatny puder rozmarzuje niedoskonałości w celu uzyskania jednolitej cery. Tego do końca nie rozumiem, czy to chodzi o jakiś skład, o pigmenty, nie wiem. Nawodnienie 10 godzin, no nie czuję się, żebym miała ściągniętą skórę, tak? Nie mam podkreślonych też zmarszczek mimicznych, nie wszedł w te zmarszczki mimiczne, więc może faktycznie nawilża. Zawiera ekstrakt z róży i kwas hialuronowy. No nie wiem, słuchajcie, no z tym nawilżeniem to może coś w tym jest, bo nie mam ani tu zmarchy, ani te mi się nie pokazały, ani ta z boku, więc może coś w tym jest. Natomiast opinie, na przykład przeczytam Wam ostatnią, która jest słaba. Podkład najgorszy, jaki używałam, posiadam cerę bardzo problematyczną, trądzikową z niedoskonałościami. No to nie dziwię się, że ta Pani jest niezadowolona. Chciałabym, aby podkład był lekki, ale dawał efekt satynowego krycia. Od razu po nałożeniu podkład zostawia na dłoniach po godzinie się... Od razu po nałożeniu podkład zostawał na dłoniach po godzinie się oważył, na twarzy rozwarstwił, a już nie daj Boże, jak ma się katar, to wszystko zostaje na chusteczce. Dramat, wszystko schodzi po dotknięciu palcem, po godzinie świeciła mi się strefa T, jakbym się oliwką wysmarowała, nie polecam. No cóż... Podejrzewam, że mu Pani go nie pudrowała. Przyjemna formuła, wygląda naturalnie, wymaga utrwalenia i poprawek w ciągu dnia. Kupiłam go ze względu na idealnie pasujący kolor do mojej cery i to by było na tyle. Stan skóry po użyciu był tragiczny, żaden z podkładów nie sprawił tyle zła na mojej twarzy. Dość tajemnicza wypowiedź, pewnie chodzi o jakieś zapychanie, no ale w sumie nie wiem. Okej, ale bez rewelacji, całkiem okej, idealny podkład. Kolor nie dla mnie, wspaniały i tak dalej. Wiesz co, takie mam trochę mieszane uczucia, jak są takie komentarze negatywne dotyczące koloru, no bo to jest takie, wiecie, no, tak jakby ktoś skomentował, że ubranie jest niedobre, bo kupił zły rozmiar, no ale okej. Nieważne. Także tak, uważam, że jest to taki przeciętniak, nie tragiczny, ale na pewno nie najlepszy, a moją, całe moje tutaj wywody jakby w jedną stronę przechyla cena. To, że jest tak drogi. Za cenę tych 30 ml kupiłybyśmy kilka podkładów w drogerii, Rossmanie, gdziekolwiek, o wiele lepszych. Pierre Rene, Kobo, halo. Także jak ktoś chce wypróbować, to proszę, ale naprawdę lepsze bądź odpowiedniki znajdziecie w drogerii. Taka moja ocena i też jakby rzecz, którą sobie ostatnio tak próbuję wypracować i odpowiedzieć sobie na takie magiczne pytanie, czy będę po niego sięgać? Nie będę. Buziaczki.